Kolejny dzień, kolejne tajne spotkanie i kolejna próba przekabacenia nas do opuszczenia McLarena na rzecz jakiegoś innego zespołu, ale ja już wam to mówiłem w ostatnim odcinku i podtrzymuję tę tezę i teraz. Nie mam zamiaru opuszczać McLarena, zatem odrzucamy także i te propozycje rozmów. Nie byłem zainteresowany dołączeniem do Mercedesa, nawet do Red Bulla, do Astona Martina również, chociaż jazda obok Fernando Alonso byłaby z całą pewnością spełnieniem moich marzeń. Drodzy Państwo, już za moment Silverstone Grand Prix Wielkiej Brytanii, jeden z najtrudniejszych wyścigów, który to na pewno przetestuje nas do granic możliwości, jeżeli chodzi o naszą zwrotność, jeżeli chodzi o nasze przygotowanie. Tymczasem, cześć, witajcie z tej strony oczywiście Nexium, to kolejny odcinek z kariery F1 2024 na kanale Nexium Games. Na samym starcie niezwykle serdecznie zapraszam Was do zasubskrybowania tego kanału, by nie przegapić kolejnych odcinków, które pojawiają się codziennie. No i zbliżamy się już naprawdę niewielkimi, a gigantycznymi krokami. Zbliżamy się do tego, by wbić na tym kanale to wyczekiwane i upragnione 100 tysięcy subskrypcji. To już szósta runda Mistrzostw Świata w tym drugim czy trzecim sezonie, drugim w F1, trzecim ogółem. Radzimy sobie, no w ostatnim czasie, najlepiej jak tylko można było sobie radzić, bo pragnę przypomnieć, że oczywiście, jeżeli ktoś nie wiedział, jeżeli ktoś nie sprawdzał, to że my jakimś cudem ten ostatni wyścig na Red Bull Ringu w Austrii wygraliśmy tam i sprint, wygraliśmy tam i właściwy wyścig, no i dzięki temu wróciliśmy do walki o jak najwyższą stawkę, można powiedzieć. Aktualnie póki co nadal jest to miejsce gorsze niż to, które mieliśmy jeszcze w barwach Ferrari, ale spokojnie, mam wrażenie, że teraz w końcu idziemy w dobrą stronę. Zatem zacznijmy sobie od pierwszej sesji treningowej, wyjedźmy na tor i zobaczmy, czego możemy się w tej sesji treningowej spodziewać, jakie wyniki możemy tutaj osiągnąć. Rozpoczynamy, drodzy Państwo, zapoznanie się z tym legendarnym torem, na którym to ostatni raz mieliśmy okazję jechać jeszcze w F2, więc będzie to dla nas na pewno miła odmiana, no bo jakby nie patrzeć, no sporo się zmieniło z całą pewnością od czasu, kiedy to ostatni raz jeździliśmy na tym torze, zarówno pod kątem bolidu, zarówno pod kątem naszych umiejętności, jak i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wyjeżdżamy z bolidu, wyjeżdżamy w taki oto sposób, jako jeden z pierwszych wyjeżdżamy, jeszcze wszyscy pozostali kierowcy, wszystkie pozostałe bolidy znajdują się w padoku. Mamy oczywiście także tego pięknego Mercedesa jako safety car. My natomiast już opuszczamy teren. Idziemy się zapoznać z torem. O Jezus Maria, dobrze, że mi nie powiedziano mi w ogóle, że ja już odzyskałem kontrolę nad bolidem. Jedziemy się zapoznać z torem Silverstone, z tym niezwykle krętym, piekielnie trudnym torem, na którym to, no, często Brytyjczycy mają w zwyczaju zwyciężyć i celebrować. Jak to ostatnio Lewis Hamilton, który wrócił. Tak? Hamilton miał na Silverstone, czy... Dobrze chyba mówię, Hamilton, a może Russell? Kurczę, teraz nie pamiętam, prawdę powiedziawszy, ale ostatnio w każdym razie wygrał Hamilton po raz pierwszy od naprawdę bardzo długiego czasu. Chyba tak, chyba Hamilton, i to było dla niego właśnie home victory, więc to było piękne. No my nie jesteśmy kierowcą z Wielkiej Brytanii, aczkolwiek jesteśmy kierowcą brytyjskiego zespołu, więc z całą pewnością McLaren pewnie też chciałby na tym torze takie piękne chwile celebrować. Przestrzeliliśmy tutaj ten zakręt, ale no powiem wam, że już widzę, że ten tor Silverstone będzie się tutaj cechował ogromną prędkością przede wszystkim, co widać zresztą na załączonym obrazku. My natomiast już za moment... Tak jest, tu jest gigantyczna prędkość w zakręcie, gigantyczna prędkość na prostej, ale są też i takie momenty jak ten, kiedy trzeba bardzo mocno tę prędkość zredukować. Później wykorzystać troszeczkę ERS, żeby w tym momencie rozpocząć naszą strategię treningową. I teraz trzeba przyhamować raz, później trzeba będzie przyhamować jeszcze mocniej w drugą stronę i teraz uruchamiamy ERS, żeby się wydostać stąd jak najszybciej to możliwe. Jesteśmy w ERS-ie, jesteśmy w DRS-ie, więc powinniśmy teraz wykorzystać tę prędkość w pełni. Bardzo ładnie wzięty teraz ten zakręt. Kolejnym też ładnie zredukowaliśmy prędkość.
No i nie było źle, nawet nie wyjechaliśmy poza to. Oj, tutaj straciłem trochę panowanie nad bolidem w ogóle. Ale nie opuściliśmy toru, zrobiliśmy naprawdę dobre okrążenie. Kto wie, czy może nie będzie to jakieś piekielnie szybkie. Chociaż teraz złapanie tutaj tego gravelu raczej nam nie pomogło i teraz natychmiastowa redukcja tej prędkości. W drugą stronę także odpalamy ERS na tą ostatnią prostą i drodzy Państwo, czego się nauczyliśmy? Zyskaliśmy tutaj dwie premie aż. Ajajaj, mamma mia. Dobra, wyjeżdżamy w DRS-a. I teraz pach, hamujemy, skręcamy. Trochę nie bardzo. Próbuję opracować nową technikę do skrętu, gdzie cały czas mam wychyloną gałkę do przodu i po prostu skręcam nią. Wtedy, jak sami widzicie, nie ma tych takich pulsacyjnych hamowań, które robię zazwyczaj, po prostu tykając tylko gałkę. Aczkolwiek nie jestem przyzwyczajony do takiej jazdy, więc mam wrażenie, że mimo wszystko, choć nie jest to zapewne bardzo atrakcyjne do oglądania, co zresztą widziałem, że już wytknęliście w komentarzach, to tak jest mi wygodniej. No widzicie, bo tutaj bardzo często przy tym puszczeniu gałki dzieją się takie rzeczy jak tu. No dobra, wiecie co, ja myślę, że my w ogóle z torem Silverstone to się już zapoznaliśmy nawet bardzo dobrze w tym momencie. Mijamy to okrążenie, nowy cel, wynik 50 punktów albo więcej. No zrobimy sobie to jeszcze jedno okrążenie, to jest dosyć długi tor w ogóle. Albo i nie, otwierdzam w ogóle, że ukończono, ale no dobrze, no już przejdziemy jeszcze jedno w takim razie i zobaczymy, czego się możemy tutaj spodziewać po tym przejeździe. DRS za 100. 50, mamy DRS. A i sugerowaliście, żebym dyfer miał mniej więcej na poziomie 50% zazwyczaj. Co też trzeba będzie w takim razie zmienić. No i na tym wyścigu to test ukończony, opcjonalnie zrób kolejne okrążenie, aby zwiększyć dokładność danych. Wydaje mi się, że nie ma chyba co tutaj zwiększać przewinięcie do tyłu. Mogę wrócić do garażu? Opuść sesję, zapisz w trakcie sesji. Powtórka, przewinięcie do tyłu, powtórz program, rozpocznij ponownie. Halo! O, to ciekawe, w ogóle mi nie... Nie pozwala mi w ogóle pojechać do tyłu, bo mnie obraca cały czas, to ciekawe. Wykluczenie z sesji, nieprawidłowy kierunek jazdy. Halo, dajcie mi... Dyrektor wyścigu. Czy ja mogę... Nie mogę? Co jest grane? O, dobra, koniec sesji się zrobił. Dobrze, o to mi chodziło trochę.
Sadly, it's time to say goodbye as free practice is over. However, we'll be back shortly for more Formula One action. No dobrze, drodzy państwo. Ruszamy zatem dalej. Kariera, kolejny wyścig, kolejna jazda i rzucimy okiem sobie na kolejne sesje treningowe, które to rozegramy teraz na zasadzie tych szybkich treningów oczywiście, więc szybki trening wykorzystamy tutaj po prostu, żeby te punkty zmaksymalizować, zatem proszę, a dobra, wiecie co, zrobimy sobie tę jednostkę, tutaj 70% szans na powodzenie, powinniśmy raczej to ukończyć. Mamy to, tym samym możemy wyjść, możemy przejść do zarządzania paliwem i w zarządzaniu paliwem spróbujmy sobie tutaj, no 100%, no to raczej się 100% sprawdzi. 100% mamy, zatem spróbujmy teraz 70%. 100% też mamy tutaj. O 4,20 jeszcze, czy się uda? No niestety, ale tutaj było tylko 25% prawdopodobieństwa, więc ja byłem pogodzony z tym, że tego się raczej nam zrobić nie uda. No dobrze, pozostaje nam przejść do ostatniej sesji treningowej przed właściwymi, kwalifikacjami. Łatwe to oczywiście nie będzie, ale spróbujemy. Przechodzimy do kolejnej sesji, oczywiście raz jeszcze ten szybki trening. Wybierzemy sobie ostatni program, przepraszam, ten środkowy program i ruszamy. 70% szans powodzenia mocy silnika, mamy to, robimy kolejne, to jest 70% szans na system odzyskiwania energii ERS i kończymy to jednostką generatora silnika, mam nadzieję, że się uda. Udało się, zatem mamy ukończone tutaj wszystkie, czy poniżej 2 minut cokolwiek mamy, no nie, to by było zbyt piękne. Zatem kończymy oficjalnie nasze sesje treningowe z dwoma kompletnymi programami ukończonymi. Myślę, że to jest bardzo dobry wynik, świetny rezultat, dzięki którym któremu dostajemy całkiem sporo punktów. No i dobrze, nie pozostaje nic innego jak skupić się teraz już na krótkich kwalifikacjach Grand Prix Wielkiej Brytanii, przypominam, i bijemy się teraz już z absolutnie tymi najlepszymi o to, żeby no faktycznie być w tej ścisłej czołówce. Zatem naprzeciwko nas Lando Norris, Lando Norris, który jest też naszym rywalem, jeżeli chodzi o te wszystkie rywalizacje, one są wypisane bodajże, nie, tu, Jezu, nie pamiętam, gdzieś to wszędzie było, ale czy w BIR za takie pieniądze my jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić? Nie wydaje mi się, żebyśmy byli w stanie cokolwiek tutaj zrobić za takie pieniążki, więc no nie ma co tutaj jakby długo nad tym dywagować, pozostaje nam tylko przejść bezpośrednio już do samych kwalifikacji i zobaczyć, co tam będzie się działo, czy uzyskamy dobry czas po raz kolejny w trybie natychmiastowym, czy trzeba będzie się troszeczkę tutaj pobić, czy też nie. Zatem spróbujmy wybrać sobie softy, oczywiście mamy softy, mamy przygotowane softy, nie pozostaje nam już chyba nic innego, jak tylko wyjechać na szybkie okrążenie. I zróbmy po prostu... A, nie mam tutaj czegoś takiego jak szybkie okrążenie. Serio? Za każdym razem jest tutaj w taki sposób? Nie ma czegoś takiego jak szybkie okrążenie? To ciekawe. No dobrze. To ciekawe, że tak to jest zrobione. No dobrze, ale możemy się tutaj rozejrzeć. Dzień dobry panowie, witam serdecznie. O, razem z nami jedzie Max Verstappen z tego co widzę. Max Verstappen i jeszcze ktoś tam chyba z Alpina jedzie. Oj, wyjeżdżają za nami kolejne bolidy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobrze, będzie się działo. Tak jest, to jest Max Verstappen, drodzy państwo, a my w tym momencie odzyskaliśmy kontrolę nad bolidem. O, puszcza nas Max. To ciekawe, czy wszystkie bolidy nas tak będą puszczać? No na razie oczywiście musimy przejechać jedno okrążenie w taki sposób, później dopiero się będzie nam liczył czas, więc w tym momencie nie będę tutaj wykorzystywał ERS-a. Któż tam jest przed nami? Ciekawe, czy będziemy w stanie na przykład go dogonić może w trakcie tego okrążenia, ale chyba nie wydaje mi się, żeby to było możliwe. Aczkolwiek... O Jezus Maria, aż mi wybiło. No dobrze, drodzy państwo, wykorzystuję teraz tego ERS-a, żeby wyjść z tego zakrętu i rozpoczynamy.
Trzeba pojechać dobrze, trzeba pojechać bezbłędnie w miarę, nie tak jak ja właśnie w tym momencie pojechałem. Ale teraz się nam udało tutaj w miarę naprawić chyba nasz błąd. To jest Ocon, który jest przed nami. Tutaj raz blisko, bardzo blisko tej krawędzi. Czy ja nie mam ustawionego, a mam ustawionego hotlapa, dlatego teraz przez to, że miałem ustawionego hotlapa także przy wyjeździe z padoku, no to niestety to spowodowało, że w tym momencie nie mam baterii, którą mogę wykorzystywać, zatem ten nasz czas będzie z całą pewnością gorszy. No i jest gorszy, bo w tym miejscu mamy prędkość, która powinna być raczej wyższa. A i tak robimy dobrą robotę. No dobrze, najszybsze okrążenie na razie jesteśmy to my. Czyli minuta 29. Czy ja dobrze rozumiem, że tutaj jest tak cały czas, że ja w tym momencie... No nie, ej, coś jest w ogóle z tym Silverstone. Coś jest grane, że ja nie jestem w stanie powrócić jakby szybko do tego padoku. Rozpocząć sesję od nowa, tylko muszę... w taki sposób jechać. To ciekawe. Już w tym momencie z naszym czasem spadliśmy na trzecią lokatę. Lando Norris tutaj wiedzie prym. Ja się odsunę tutaj, ustąpię miejsca. Oconowi i reszcie ekipy. O Jezu! Ja myślałem, że tu jest zjazd do tego... do boksu! No ale zauważył i nagle stwierdził, a jadę tu, a jednak, no to nie było najlepsze. Dobrze, at the end of this lap, proszę cię Max, jedź. Rób sobie czas, tak jest. No dobra, czyli powtórzyłby się scenariusz z ostatniego. Z ostatniego Grand Prix, w którym to mieliśmy ten czas trzeci. Lando robi tutaj naprawdę bardzo dobrą robotę. Kurczę, a czemu to tyle trwa? Tego nie wiem. Bardzo długo to wszystko trwa. Po co tak? Dobrze, pozostaje nam naładować bateryjkę. Możemy zmienić ewentualnie opony. One są wszystkie przeznaczone na... chyba są wszystkie przeznaczone na kwalifikacje, więc nie pozostaje nam nic innego, jak przyspieszyć teraz trochę upływ czasu, żeby ten tor troszeczkę się rozluźnił i teraz po prostu sobie wyjedziemy. Aktualnie cały czas mamy trzeci czas. Rozumiem to, więc nie pozostaje nic innego jak wyjechać na tor i nadal nie jestem w stanie tego zrobić za pośrednictwem szybkiego okrążenia, tylko muszę to zrobić przy tym całym... Czemu? Czy Silverstone ma taką charakterystykę? Czy ktoś mi odpowie na to pytanie? Nie wiem, ale no czekamy, czekamy, spokojnie. Ziomo nam pokazuje, że możemy jechać, czy możemy jechać faktycznie, tego nie wiem, ale ja teraz najważniejsza rzecz to jest brak wdrożenia ERS. Nie chcę w ogóle wdrażać ERS, a teraz ewentualnie możemy wdrażać na poziomie średnim. Mamy przed sobą dużo pustego toru. No i cały czas przed nami Norris, Verstappen teraz w końcu, stary wstał. Za nami Leclerc i Hamilton. It's Verstappen ahead.
ahead. Okay, so their best lap time 1:29.2. 1:29.2, okej. So, just ahead of us in this session at the moment are Norris and Verstappen. And we're in front of Leclerc, Hamilton and Russell. Okay, so the current fastest lap, 1 minute. Najszybsze okrążenie 1:28. O kurde, to powiem wam, że Lando tutaj wykręcił naprawdę bardzo dobry czas. Dobra, idąc zgodnie z waszym, z waszą propozycją, ustawiam dyfer na 50%. Zobaczymy, jak to zmieni tutaj prowadzenie. I zaraz odpalimy hotlapa i mam nadzieję, że na tym hotlapie uda się nam także z Lando Norrisem i z Verstappenem powalczyć. No dobrze, drodzy państwo, hotlap jest odpalony. Spaliłem to wyjście od razu i straciłem. O Jezus Maria. Co ja odjebałem teraz, naprawdę, totalnie. W sensie ja chcę wrócić kompletnie, no, z samego startu, jakby na dobrą sprawę. Tu, żeby zrobić raz jeszcze całe to. O kurde! Chciałem się cofnąć na sam początek okrążenia, żeby zrobić je raz jeszcze, ale nie dało się tak. Dobra, mamy niestety teraz te braki czasowe. Ale to chyba jest i tak czas, który pozwoli nam być może wyprzedzić Maxa. I teraz się zaczyna ten segment, w którym trzeba mieć perfekcyjnie wyważony skręt. Nieźle. Redukujemy tą stratę. Wejście w zakręt z jednej strony, z drugiej. Dobra, tutaj szybka redukcja, przejeżdżamy tędy. Dawaj, 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 chłopie, to jest tylko 800 sekundy, może jeszcze to zrobimy, ale na pewno pobijemy czas Verstappena. Ajajajajaj, co jest? A, bo to pokazywało czas mój najlepszy. To chcecie mi powiedzieć, że ja zrobiłem czas jeszcze gorszy niż wtedy? Na to wychodzi, chyba że... No niestety, wiele wskazuje na to, że... Nie chciałem koniecznie tam wjeżdżać w Okona. No dobrze, a czy ja mogę teraz... Rozpocznij ponownie sesję, dyrektor wyścigu. No nie, no nie mogę! Co jest? Tylko mogę opuścić sesję. No jest to bardzo dziwne. Unieważnienie czasu zakrętu. No to o to chodziło, ja chcę tylko tutaj... Chcę zjechać do padoku i tyle, i kończymy to. Trwa to wszystko strasznie długo, powiem wam, na tym Silverstone'ie. Chłopie, jak ja tu skrót znalazłem. Spokojnie, już zjeżdżamy.
Śmieszne jest to, jak teraz butuje od razu. No dobra, zatem mamy kwalifikacje za nami. Trzecie miejsce. Dobrze byłoby to utrzymać, aczkolwiek tutaj Lando naprawdę wykręcił kosmiczny czas, trzeba powiedzieć wprost. Trwa to wszystko bardzo długo. No i pytanie brzmi teraz. Czy ja jestem w stanie już pominąć ten czas kompletnie? Przyspiesz upływ czasu, przyspiesz upływ czasu. Tak jest i możemy śledzić teraz sytuację, jak to wygląda. Kto jest teraz na torze, w garażu. Okej. I co? Które miejsce? Trzecie, tak jest, trzecie. O, ale patrzcie, jak blisko nas był Leclerc. Kurde, no powiem wam szczerze, że tutaj się zrobiło naprawdę bardzo, bardzo gorąco. No to nie pozostaje teraz już nic innego, jak tylko przejść bezpośrednio do samego wyścigu. 13 okrążeń na Silverstone, na torze, który jest naprawdę długi, na torze, na którym może się naprawdę dużo rzeczy wydarzyć. Rzeczy się dzieją, cytując klasyka, ale naprawdę się dzieją. Naprawdę się dzieją i naprawdę się dzieje. Zatem przechodzimy do kolejnej sesji. 13 okrążeń. Kwalifikacji. Trzecie miejsce to jest i tak, myślę, że bardzo dobry wynik, naprawdę bardzo dobry rezultat, więc ja raczej będę zadowolony, jeżeli udałoby się nam go powtórzyć także i w tych nadchodzących. Czy tak się stanie, czy tak będzie? No to czas pokaże, czas pokaże, czas pokaże. Na obecną chwilę ja jestem ukonstatowany po takim rezultacie i mam nadzieję, że uda się nam co najmniej tak samo dobry wynik osiągnąć podczas właściwego wyścigu. No to jesteśmy, drodzy państwo, zobaczmy na pola startowe, których, to mam nadzieję, że nic się dziwnego nie wydarzy. Lando Norris, tak jest, na swoim terenie zrobił piękny czas, Max Verstappen 0,2 sekundy wolniej, na trzecim miejscu Cowboy 0,4 sekundy mniej, Leclerc również, Hamilton, Fernando Alonso, Perez, Oscar Piastri bardzo wysoko, Lance Stroll i Pierre Gasly. Reszta stawki nas już w tym momencie specjalnie nie interesuje, pozostaje nam tylko opracować aktualną strategię wyścigu i wydaje mi się, że chyba najlepsza byłaby ta domyślna, którą nam tutaj przedstawiono. Zatem możemy ją ewentualnie zedytować minimalnie szybciej, zrobić pit stop albo właśnie później. Kurczę, sam nie wiem, możemy spróbować zrobić później ten pit stop. Niech będzie, później zrobimy. To może w takim razie zacząć od medów, później zmienić na softy i na tych medach pojechać 7 okrążeń, później zmienić na softciki. Odwrócenie strategii w taki sposób może brzmi jak plan absolutnie szalony, ale dla mnie wydaje się być w pełni sensowny. No dobra, nie pozostaje nic innego jak rozpocząć wyścig, postarać się nie wbić w tył Lando Norrisa, no i niestety, dużo lepsza jest druga pozycja. Okej, udało się nam chyba nie spalić jakoś specjalnie tego startu, aczkolwiek... Jezu Chryste, czemu oni tacy szybcy? Co tu się dzieje? Ja tutaj już widzę... O właśnie, widzę tego gagatka i muszę mu zostawić trochę przestrzeni. Leclerc nas zostawił od razu. Oj, ja już uszkodziłem czub, no to powiem wam w tym sposób. Wracają stare, dobre przyzwyczajenia z tego wyścigu. Dyferencjał jest ustawiony cały czas na 50, mamy średnie wdrożenie ERS. Czy uda się nam do nich ich dogonić, złapać w taki sposób? Czy ten bolid już w tym momencie się nie nadaje? Kurczę, no powiem wam tak. Nawet jeżeli bym chciał... No już podjąłem, no nie wiem, no może w takim razie damy rozpocznij ponownie sesję, bo rozwaliłem się przy 10 sekund po tym, jak ruszyłem, więc strategia wyścigu, mamy ustaloną naszą strategię wyścigu. I know that is a home team, I win and I hope for home team win. Dobrze, jedziemy z tematem. I tym razem to my odpaliliśmy RS-a natychmiast i wyprzedzamy już tutaj Verstappena. Jesteśmy od razu za Lando. No i teraz to był perfekcyjny start, drodzy państwo.
poprzedzony, poprawiony fatalnym wejściem, ale może teraz tutaj się wypchniemy przed Verstappena, tak się też stało. I okej, jesteśmy przed Verstappenem, za nami przed nami tylko Norris. Za nami Max Verstappen, jest Leclerc, jest Hamilton, ale Norris... Norris ucieka, ależ on jest szybki. Nieznacznie zakręt przestrzelony, ale możemy go wziąć tutaj po wewnętrznej bardziej. Max próbuje. Ale nie tym razem. Zaraz będzie atakował znowu. My natomiast tu pauzujemy raz. Drugi. Dobre wejście teraz w ten zakręt. I Max się zbliża, on jest 0,2 sekundy za nami, cały czas. Nie ma mowy o ścięciu zakrętu, cały czas mieliśmy... dwoma kołami, oj tutaj było bliżej tego ścięcia ewentualnie. No dobrze, i teraz najważniejsze, żeby się trzymać blisko Lando. Oj! To była moja wina. Ajajaj, dobra, przepraszam. W tym momencie cofnę to. Czekajcie, zostawmy to pyknięcie przez Maxa. Okej, okay, teraz tutaj spróbujmy. A to Hamilton. To Verstappen chyba ucierpiał bardziej w tym starciu. A my jesteśmy w miarę cali. Teraz dam bez wdrożenia ERS. Ucieka nam trochę Lando oczywiście, ale... oj, już czerwona kreska. Myślałem, że... oj, fuck! I przez to, że spojrzałem na tą czerwoną kreskę, straciłem dwie pozycje. Kurwa. O, ale się pognali teraz do przodu. Chyba znowu zciąłem zakręt. Jesteśmy na czwartej lokacie. Hamilton tam z Leclerciem się bardzo mocno ścigają. Lando Norris, 1.30, najszybsze okrążenie. Aj, to kurwa, się zatrzymałem prawie. Zatrzymałem się prawie, powiedział jadąc 100 km na godzinę. Leclerc znowu... kurczę, liczę na to, że przy tej ich walce coś się tam wydarzy. Coś, co pozwoli nam zyskać. Na razie trzeba jechać dobrze, mamy jeszcze 10 okrążeń. Co nam daje jakieś 13 minut jazdy, co najmniej, więc trzeba przez te 13 minut zachować pełną koncentrację. Lando Norris co okrążenie robi najlepszy czas. O, teraz nie, pobił go Hamilton. A do nas się zbliża Alonso. Thank you.
Dobra, zostawiamy w tyle teraz Fernando. Mamy kawałek prosty, więc mogę się podrapać. Bez jakiegoś uszczerbku dla naszego bolidu. Ulala, dobra. Ależ blisko jest mi już Alonso. Verstappen teraz na pierwszym miejscu, to wyprzedził Norrisa. Ej, tu chwila, tu gdzie jest Lando? Sekunda, gdzie jest Lando Norris? Nie no, halo, Lando Norris jest pierwszy, drugi jest Hamilton, trzeci Leclerc, Verstappen. Verstappen miał pit stop przez to starcie z nami, ucierpiał tam bardzo mocno, więc miał przyspieszony pit stop. Chyba, że chodziło mu o to, że Verstappen jako pierwszy pit stop zrobił. I ten Ferdinand Alonso, który tutaj jest za nami. Mam wrażenie, że... Batalię z Fernando Alonso, to będzie... Z tego można by zrobić niezłą kompilację tutaj. Ale na razie niestety doświadczony Hiszpan. No robi nas. Dobra, czekamy na DRS-a. Widzicie, teraz nie będę ryzykował przestrzelenia zakrętu, tylko odpuściłem zawczasu. Już zaczyna się zjeżdżanie do boksu. Stąd też te nagłe przetasowania na piątym okrążeniu. Fuck. Bardzo mocno teraz ten zakręt ściąłem. Powiem wam, że mam wrażenie, że wolniej się na... Nie wiem, czy ten dyferencjał ma tutaj na to wpływ, ale mam wrażenie, że wolniej się ta bateria na tym ustawieniu ładuje. Albo to jest po prostu kwestia tego, że cały czas z niej korzystam. No ładuję RS do 32% do 9 okrążenia. No to zaraz się to stanie. Mamy to. O Jezus Maria, Stroll, co ty taki szybki? Partner z zespołu jest w boksie. W boksie jest także teraz Alonso. Więc dla nas zadanie bardzo proste. Wyprzedzić teraz absolutnie wszystkich, bo będziemy tak, na pierwszym miejscu. Więc zgadza się, osiągnięcie tutaj absolutnie najlepszego możliwego czasu jest podstawą.
Szybka redukcja prędkości. I wychodzimy zgodnie z tym, co mi sugerowaliście, z takiej sytuacji ERS-em. Bardzo blisko nas jest Stroll. No dobrze, czy udało się nam zredukować cokolwiek czasu? Tego nie wiem. A czemu nie mam tego quick time? O, dobra, teraz dopiero jest quick time event. No dobrze, 2,5 sekundy. Nie! Co jest? No nie, no to... Fuck. Dwa razy dłuższy boks niż zakładany. No i to są dla nas ogromne kłopoty. Zaraz za nami jest Gasly. Hamilton już nas odstawia i reszta stawki. No to obawiam się. Czekajcie, to chyba nie tak to miało wyglądać. O, tak to miało wyglądać, dokładnie tak. Aj, no i niestety, wychodzi na to, że z naszej fantastycznej taktyki, która na papierze wydawała się być przynajmniej dla mnie fantastyczna. Chociaż nie, bo Perez i Sainz jeszcze nie mają postojów. A, ale to i tak nic nie zmienia, bo jest Lando, jest Leclerc, jest Hamilton przed nami, więc... Obawiam się, że może być bez podium w tym wyścigu. Ale trzeba być dobrej myśli. Speriamo bene. Mamy 5 okrążeń na to, by jakoś zredukować stratę do Hamiltona. Z tym, że on teraz właśnie wykręca najszybsze okrążenie na torze. Do boksu zjechał Sainz, do boksu zjechał Perez. Dwie sekundy do Hamiltona. Czy to jest możliwe, żebyśmy go dogonili? Tym bardziej, jak tak ciężko mi się operuje tutaj ERS-em w tym wyścigu. Ej, ale nie, no zredukowaliśmy. Przed chwilą było 2.4, teraz już wynosi 1.9. Pytanie, czy starczy czasu? Może nie starczyć, tym bardziej, że Silverstone jest właśnie torem o bardzo szybkiej charakterystyce. Stąd tego ERS-a się tutaj... Nie ma bezpośrednio tylu miejsc, tylu ciasnych zakrętów, przy których tego ERS-a można by było doładować tak łatwo. No bo tutaj też wystarczy zamiast hamować na chwilę puścić gaz. To jest takie miejsce, w którym... Nie
I może teraz trzeba dać średni tryb wdrożenia i faktycznie trzymać się tego ERS-a tylko przy wyprzedzaniu. I jechać teraz bardzo równo. I wykorzystać jakiś błąd. Dopalimy sobie tutaj troszeczkę ERS-em przy wyjściu, ale do 30%. Trzy okrążenia do końca. Już 19, dalej nie cisnę. Verstappen na przodzie? To nieprawda, przede mną jest Hamilton. Green flag. Coś się tam wydarzyło? Najszybsze okrążenie teraz zrobiliśmy! Carlos Sainz odpada z sesji kompletnie. Może o to chodzi, żeby spróbować przepuścić teraz ten atak. Będziemy teraz w DRS-ie. Wykorzystajmy to. Ale jestem skoncentrowany, masakra. Kurwa, nie, tylko nie to. Dobra, DRS, 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 on nas musi tutaj uratować. To jest zakręt, na którym Hamilton... Chciałem chyba trochę zakręt. Nawet bardzo. Niestety Hamil mi teraz ucieka. Dobra, DRS. Czekamy na kolejną strefę DRS. I teraz trzeba użyć też i ERS-a, który nam tam został. Się nam to uda, tak jest, wyprzedzony Hamilton, let's go! Okrążenie do końca i teraz tylko się obronić przed tym Hamiltonem. Teraz średnie wdrożenie ERS-a i obyśmy na tych zakrętach byli faktycznie tak samo szybsi od Hamiltona, jak byliśmy na przestrzeni całego toru. Ale on teraz na pewno ma lepiej zregenerowany ERS od nas, dlatego musimy spróbować mu uciec.
by tylko do nas nie dopadł przy tej pierwszej możliwej okazji. Spokojnie, spokojnie. Nalajcie, 11%, ja wiem, to jest, jesteśmy na granicy jakby... Ole się rozpędza, jest piekielnie szybki Max. To nie Max, tylko Lewis. Dobrze, wybroniliśmy teraz tę naszą pozycję. Dawaj bolidzie, dawaj bolidzie, dawaj, robimy to. Niech mnie nie obraca, niech mnie nie obraca. Uciekamy mu, mamy to, mamy to, mamy to, let's go! Wyprzedzony Hamilton na przedostatnim okrążeniu i mamy podium. Nie ma to jak zagrać w grę, przy której masz się... Nie mam sobie watcha, ale ja bym sprawdził, jakie mam aktualnie tętno i myślę, żeby było na pewno kosmicznie wysokie. Lando Norris pierwszy, drugi jest no Leclerc, no o tym, co za nie, kogo to interesuje, ale trzeci Rzeźwicki, ależ on to pojechał, co on tu zrobił? Wow, naprawdę, to było coś niesamowitego, jest zbita piona oczywiście z Lando Norrisem, no i to jest wielka celebracja dla McLarena, wielkie święto, home win, zespół z Wielkiej Brytanii wygrywa w Wielkiej Brytanii, wygrywa Brytyjczyk Lando Norris, my natomiast tam postanowiliśmy umożliwić mu zgarnięcie tego pełnego blichtru, chwały, glorii. Ale to był dobry wyścig, drodzy widzowie. Wydarzyło się rzeczy niesamowite. W ostatnim odcinku zwycięstwo w sprincie, zwycięstwo w Grand Prix, teraz trzecie miejsce po nieprawdopodobnej walce z Lewisem Hamiltonem i wyczekaniem go do samego końca. No i teraz to się udało. Udało się nam osiągnąć to, o co walczyliśmy tak długo. Mamy drugie podium z rzędu. No i to jest celebracja w pełni zasłużona. Ale się cieszę. Wow, naprawdę giga się cieszę. To był... mega dobry wyścig. Wbiliśmy trzeci poziom. Z trzeciego miejsca zaczynaliśmy, na trzecim miejscu skończyliśmy. Leclerc zaczynał z czwartego, skończył na drugim. Natomiast Verstappen po tym starciu z nami spadł na miejsce 11. Lando Norris z pierwszego zaczął, na pierwszym skoczył. My mieliśmy w ogóle fastest lapa tutaj, co jest niesamowite, ale Lando odstawił całą resztę stawki nieprawdopodobnie. I ta batalia z Lewisem Hamiltonem, który... o zaledwie 0,2 sekundy wyjechał później na metę. Wow, naprawdę niesamowicie. Klasyfikacja kierowców aktualnie prezentuje się następująco. Fernando Alonso numerem 1, ale Lando traci do niego tylko 7 punktów. My do Alonso tracimy 46. Przed nami mamy Russella, Verstappena i Lewisa Hamiltona w klasyfikacji konstruktorów. Natomiast McLaren w tym momencie wysunął się na pewne prowadzenie. Drodzy widzowie, ja wam pięknie dziękuję za ten odcinek. Ale tu się działo.